Zostałem poproszony o komentarz do wydarzeń, które miały miejsce na początku tego tygodnia, a mianowicie we wtorek pojawiła się informacja, że na rynku pojawił się nowy obraz Rembrandta, zupełnie nieznany. Ta informacja została przekazana prasie przez Jana Sixa i była związana z prezentacją książki o tym obrazie, a jednocześnie z tym, że obraz ten miał na miesiąc trafić do Hermitage Muzeum, do Muzeum Amsterdamskiego. Żeby zrozumieć, na czym istota tej informacji polega, by trzeba było wyjaśnić trzy rzeczy. Pierwsza, kto to jest Jan Six. Po drugie, jak to jest z tymi obrazami Rembrandta w ogóle. I po trzecie, czy rzeczywiście mamy bez wątpienia do czynienia z obrazem, który jest autentyczny poza wszelką wątpliwością. Dodam tylko, że Jan Six zauważył ten obraz 2 lata wcześniej na aukcji domu aukcyjnego Christie w Londynie. Ten obraz był wstępnie wyszacowany na około 15-20 tysięcy funtów i został sprzedany za 137 tysięcy funtów, czyli mniej więcej za 700 tysięcy złotych. To nie jest jakaś wielka suma. Nie wiemy dokładnie, kto ten obraz kupił, ponieważ Jan Six jest niejako reprezentantem grupy, która ten obraz kupowała. Jan Six, a właściwie Jan Six XI, to jest postać dobrze znana w świecie sztuki. Pochodzi z bardzo znanego rodu Sixów amsterdamskiego, którego początki sięgają XI wieku. On w tej historii jest o tyle ważny, że jego praprzodek Jan Six, a więc tak samo się nazywający, był przyjacielem Rembrandta i jeden z najbardziej znanych portretów Rembrandta to jest właśnie portret Jana Sixa. Mieszka w pałacu w Amsterdamie, który został wybudowany w 1665 roku. 58 pokoi, zbiory sztuki od średniowiecza. Bo Jan Six też studiował historię sztuki bardzo krótko i potem poszedł w rynek artystyczny. Przez jakiś czas pracował u Boba Habolta w Paryżu, potem był w Muzeum Miasta Amsterdamu. Przez 5 lat był u Sotheby's, to jest obok Christie'ego najważniejszy dom aukcyjny na świecie, a od 2009 roku prowadzi własny dom aukcyjny, albo właściwie własny antykwariat, który jest powiązany z antykwariatem Hazlita. To jest jeden z ważniejszych antykwariatów londyńskich, mający tak zwaną gwarancję królewską. To znaczy, że jest niejako odpowiedzialny za zakupy na rzecz rodziny królewskiej. To jest bardzo ważne. I właśnie Jan Six XI, jest jeszcze 10, to jest jego ojciec, który jest w tej chwili głową rodziny. Jan Six XI wypatrzył ten obraz, który, jak już mówiłem, za niewysoką cenę poszedł pod młotek. W ciągu 2 lat, które upłynęły od zakupu obrazu do jego publicznego pokazu, obraz został odczyszczony i poddany zabiegom konserwatorskim, jak również pokazany, powiedzmy, specjalistom zajmującym się Rembrandtem. I to trzeba powiedzieć od razu wysokiej klasy. Tutaj najważniejsza postać to jest Ernst van der Wettering, jeden z głównych badaczy zajmujących się autentycznością Rembrandta. Mówi się, że to jest właściwie człowiek, instytucja, który odpowiada za to, czy obraz jest Rembrandtem, czy nie jest Rembrandtem. I po tym w oglądzie właśnie Wettering powiedział, że
Według niego to ta atrybucja zaproponowana przez Sixa jest zapewne słuszna. Dokładnie powiedział, że zgadzam się z tym, co mówi Six. Drugi z badaczy, Norbert Middelkoop z Amsterdam Muzeum, kurator, myślę, że w dobrych relacjach pozostający z Sixem, mówi, wspieram atrybucję, tak? Z kolei art dealer, czyli handlarz dziełami sztuki z Londynu i historyk sztuki, Bendor Gosvenor mówi, jak Wettering mówi, że to jest Rembrandt, to jest Rembrandt. To jest, powiedzmy, jedna grupa, która się opowiada za Rembrandtem, ale już na przykład David DeWitt, kurator malarstwa w domu Rembrandta, najważniejszego muzeum właściwie zajmującego się Rembrandtem obok Rijksmuseum, mówi, dajmy sobie czas na przebadanie. Nie wszystko jest jasne. Tutaj też bardzo ważną rolę odgrywa Petra Nobel. To jest konserwatorka w Rijksmuseum, Australijka zresztą z pochodzenia, która od kilku lat zajmuje się Rembrandtem, a to w związku z tym, że pod jej opiekę trafił obraz Martena Solmansa, namalowany przez Rembrandta i jego żony. To były obrazy, które w 2015 zostały sprzedane na rynku za, proszę sobie wyobrazić, 180 milionów dolarów. I ona bada te obrazy, one są datowane na 34 i wedle niej jest wiele podobieństw w sposobie malowania, które zauważyła na obrazie Solmansa i na tym obrazie młodego dżentelmena, jak to się nazywa. A więc też mówi, dobrze to się zapowiada, ale trzeba to przebadać. Innymi słowy, obraz trafił w obieg naukowy zupełnie niedawno, nie ma właściwie badań, nie jest sygnowany, nie ma żadnych wstępnych wskazań, że to może być Rembrandt, nie ma żadnych powiązań, żeby go jakoś tam osadzić, więc stąd się biorą wątpliwości. Opinia Jana Sixa jest związana w dużej mierze z taką marketingową sprawą. Tutaj o swój wizerunek Jan Six bardzo dokładnie dba. To, że próbuje się ten obraz wypromować, to, że próbuje się z tego obrazu zrobić pewny obraz Rembrandta, wyraźnie wskazuje, że ta atrybucja nie jest pewna ponad wszelką wątpliwość. Również to, że Jan Six, choć ma takie możliwości finansowe, nie kupił tego obrazu. Tego obrazu też nie kupiła żadna galeria publiczna, tylko ten obraz jest jak najwyraźniej przygotowywany do sprzedaży. Firma, konsorcjum, ja przypuszczam, że tu jest Six i Hazlitt w tym w jakiś sposób powiązani, czekają na nakręcenie maksymalnej koniunktury na obraz, żeby go można było sprzedać. Obraz na pierwszy rzut oka wygląda rzeczywiście dobrze, ale w porównaniu do Solmansa, czyli tego jednego z dwóch obrazów sprzedanych za 180 milionów, ta partia kluczowa dla Rembrandta, czyli przede wszystkim twarz i kołnierz, jest malowana znacznie słabiej. Więc oczywiście posługiwałem się, żeby popatrzeć zdjęciami, może nie najlepszej jakości, ale ta sama otoczka, która się toczy wokół handlu i próbą jakby wypromowania obrazu, każe być bardzo ostrożnym. Też w tej chwili głównie egzotyczne agencje prasowe się tym zajmują. Można by powiedzieć, że jest taki temat, który podnieca Wietnamczyków, Japończyków, Malezyjczyków, Australijczyków, chociaż ostatnio, czyli wczoraj w internetowym wydaniu New York Timesa się informacja na temat tego obrazu pojawiła. Ale to są
cały czas te same informacje, czyli to, co w obieg tak naprawdę wpuścił Jan Sixt. Czyli spokojnie zobaczymy, jak to będzie w przyszłości wyglądało.